mogliśmy dać szansę naszym dzieciom na współpracę i odbywanie treningów i obserwowanie zawodów pierwszoligowego klubu AZS. Tym bardziej, że jako miasto, jako gmina opracowujemy obecnie koncepcję Fit City. Chcemy być miastem, gminą, które żyje zdrowo, ekologicznie w oparciu o sporty, niekoniecznie zawodowe, amatorskie, ale najważniejsza rzecz to zaszczepić w młodych ludziach tą pasję do sportu. Zaliczam to do niepowtarzalnej okazji. W miasteczku prowincjonalnym nie na co dzień mamy możliwość spotykać się z tak znakomitymi zawodnikami. Te partnerstwo daje nam tą możliwość. Wiem, że, bo rozmawiam z dziećmi, zresztą mam też sam dzieci, że wszyscy są bardzo, bardzo zadowoleni z tej współpracy. Przede wszystkim myślę, że to jest wspaniała promocja siatkówki. No w tych młodych głowach myślę, że legnie się chęć dorównania mistrzom i ciężkiej pracy. No, ta motywacja, która często jest słabnie z w pewnym czasie uprawiania, a taka wizyta siatkarzy na takim poziomie powoduje, że no, te dzieci na pewno chcą i będą dalej trenowały, ale także będą zachęcały swoich kolegów, koleżanki do tego, że warto przyjść na trening siatkówki, że warto pojechać do Olsztyna, obejrzeć mecz, że warto przeżyć te emocje wspaniałe i kibicować AZS-owi. Że będzie fajnie, więcej takich. Tak, treningów. Bardzo mi atmosfera, fajnie do nas podchodzili, więc fajnie się nauczyć czegoś nowego. Tak. Miłe doświadczenie. Super było, szczerze. Tak. Z kim ćwiczyłeś? Z panem oczywiście dziewiąteczką. No i było fajnie ogólnie, się atakowało. Czołek! Obałek!